Cześć, witam Państwa w kolejnym filmie, yy, po, dłuższym, po dłuższej przerwie, bo to było coś około 4 miesięcy. Ale dobra, nieistotne, przejdźmy do tematu filmu, jakim jest yy, kontrola rozrzutu do broni. W tym przypadku jakim przedstawię będzie to AK-47. Yy, od razu mówię, że ten film jest skierowany dla osób, którzy posiadają myszkę serii Bloody firmy Afortek. To już od razu mówię, bez tego to po prostu wam to nie zadziała. E, więc tak. Pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to oczywiście pobrać sobie e, ten program, e, te oprogramowanie właśnie do myszek Aforteka B Bloody. Link oczywiście będzie w opisie, więc na początku to musicie pobrać sobie e, potem Drugim plikiem, jakim będzie ważnym, właśnie będzie ten plik z kontrolą rozrzutu do broni, czyli AK, w tym przypadku AK-47. No a dalej, to już pokażę Wam, co, co i jak. Więc na początku, jak już pobierzecie, to odpalacie sobie ten program. Czekajcie, sobie odpalę. Ok, dobra no Brazmikai mi. Jak już pobierzecie tu będą tutaj takie pokazane w menu głównym cztery tryby, cztery rdzenie, bo to tutaj core 1, core 2 i tak dalej. Nas najbardziej będzie interesował ten core, czyli rdzeń trzeci, bo to on umożliwia tą kontrolę rozrzutu. Po Oczywiście, znaczy to nie jest tak hop siup, że jak pobierzecie to już macie sobie, że program daje wam za darmo tą kontrolę rozrzutu, bo trzeba będzie ją wykupić, ale spokojnie ja podam link do kraka, którym też pokażę jak, jak ten krak działa, żeby sobie móc właśnie odblokować ten tryb rdzeń trzeci bo on w darmowej wersji jest 1000 y, razy ma 1000 użyć o jak po 1000 y, po tym jak zużyjecie cały limit czyli te 1000 razy to już po prostu nie będziecie mogli już używać tego y, z tego rdzenia trzeciego y, no i po prostu po tym jak już zatwierdzicie to sobie tutaj klikacie i sobie w, zatwierdzacie ten klucz który wam się wygeneruje w tym kraku więc to tyle. No i dobra. Tutaj w tym rdzeniu trzecim odblokują wam się dwie takie zakładki Oscar, Macro i headshot. Obie będą nam potrzebne. Jak już tutaj macie załatwiony ten rdzeń trzeci, to pobieracie właśnie ten plik z tą kontrolą rozrzutu do obroni. Jak już pobierzecie, to musicie wypakować sobie. w w tym folderze, właśnie z, te, z tą kontrolą powiem, rozrzutu, powinny być tutaj takie dwa pliki e, z rozszerzenia AMC i MGN. I teraz, jak już to pobie, pobraliście, to wchodzicie sobie w headshot, e, klikacie w katalog i robicie sobie nowy folder. Nazywacie go jak chcecie, jak go sobie nazwę e, AK47. E, Redsoil Boże. Klikacie sobie OK, tutaj macie już nowy tutaj katalog, teraz bierzecie sobie Oscar Macro, klikacie sobie w plik, tutaj już Wam się ten katalog zatwierdza automatycznie na tym, że się przed chwilą stworzyli. Bierzecie plik, import, wejście, wyjście i szukacie pliku wypakowanego właśnie z tymi dwoma pliczkami. Tu jest na pulpicie, sobie wchodzimy w ten folder i tu właśnie są te dwa pliki, które przed chwilą pokazałem. Na początku sobie zaznaczacie na jeden, klikacie sobie w zieloną strzałkę, zatwierdzacie OK, potem drugi też zielona strzałka OK i exit. Jak już Wam, jakże się to zrobili, to wchodzicie sobie w headshot i już Wam się tutaj pojawiła nowa linijka z tą właśnie, z tym trybem. Klikacie sobie na to i na klawisz, który chcecie, żeby Wam to ten recoil działał. Pamiętajcie, że to jest recoil tylko. Do AK-47. Do innych broni nie będzie Wam działał. Zaraz zobaczycie zresztą. E, ja sobie dam tutaj na taki klawisz. No i, e, i praktycznie to już tyle. Już macie tą kontrolę rozrzutu tutaj wgraną do, te, do tej broni. Oczywiście można też pobrać do innych broni, ale w tym przypadku wolałem sobie do AK-a, bo e, AK, e, rozrzut w ak jest tutaj najbardziej widoczny, więc ta różnica będzie większa. E, więc dobra. Sobie wchodzimy teraz do CS-a. Ok, jesteśmy na mapie. Eee, już mamy Akacza. Tutaj spokojnie i zademonstruję Wam, jak to działa. Po prostu eee, sobie staniemy tutaj, może. Eee, teraz aktualnie mam wyłączony ten tryb i zobaczycie, jak wygląda rozrzut z Akacza. Wygląda właśnie mniej więcej w ten sposób. jakbym zużył na przykład całe naboje, to by wyglądał w ten sposób. Ok, tutaj zużyłem już wszystko. A teraz zademonstruję Wam rozrzut z użyciem właśnie tego trybu. Sobie przełączam na tryb i patrzcie. No, różnica jest spora, co nie? Tutaj macie zużyłem wszystkie naboje, a tutaj z tą właśnie kontrolą rozrzutu. Można też sobie burstować. Widzicie, tutaj pierwsze te cztery strzały są bardzo celne natomiast bez no to już widzicie to już te bursty nie są takie celne i naprawdę to się bardzo przydaje naprawdę tutaj yy, z kontrolą a teraz bez no widzicie jak te pociski lecą to jest po prostu yy, szał więc to naprawdę bardzo ułatwia tak samo jak strzelanie do wrogów z yy, dosyć sporej odległości nawet na full auto a, te akurat pociski z, e, straciłem. Ale to weźcie, czy odsunę się na przykład tutaj. I spróbuję go zabić na full auto. Widzicie? Tak samo tutaj. E, czekajcie, tam jeszcze jeden był chyba na midzie, bo na mapie przynajmniej tak pokazuje. A tu jest. Dobra, to wiecie co? Ustawię się na przykład tutaj dalej. Postaram się. Czekajcie na sobie na shorta, wejdę. E, wygląda to tak. Kurde, znów pocisków nie mam. No, kurwa, mogę sobie na Infinity Ammo wziąć w Mordejerza. Eee, czekaj, dobra, wezmę sobie drugą broń. O, tam siedzi na longu, to zaraz sobie do niego przejdziemy, albo sobie użyję szyb eee, trybu, no Clip mm, Ok, a tutaj siedzi. No dobra, w każdym razie to działa. No, odsuń się koleś, no come on. Sieć sobie. No i zobaczcie. No, po, po prostu to dobrze działa, i tyle. O! To jest full auto, po prostu. A na przykład spróbuję zabić. E, tutaj. kantera e, bez tej kontroli rozrzutu na full auto. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. No i zobaczcie. Czekaj, odsunę się troszeczkę dalej. O! Już sam się oddalił, no ale się schował. Ma. Czekaj, patrzcie. No, tu akurat był na strzała jednego, ponieważ AK zadaje dosyć spore obrażenia, ale no już nie będę Wam dalej tego demonstrował, bo to nie ma sensu, naprawdę odcinek dłużej przez to trwa. To jest kontrola e, recoila, to jest BET. Różnica jest, różnica jest. No właśnie, więc to było tyle w tym odcinku. E, Dzięki za oglądanie. Jakby co, oczywiście wszystkie linki w opisie i wspierajcie mnie. Klikajcie w reklamy, bo później postaram się robić jakieś specjalne e, konkursy i będą dosyć fajne nagrody. Więc e, oglądajcie reklamy, klikajcie w reklamy, bo naprawdę to e, bardzo przynajmniej mi pomoże i Wam też w późniejszym e, czasie. Klikajcie wszystkie reflinki, <noise> no oczywiście nie każe, bo to jest ten przymuszanie, a ja nie chcę Was zmuszać, więc e, dobra, jeśli film się podobał, no to wtedy możecie ewentualnie e, wejść w te linki, więc nie będę dalej przedłużał. Dzięki za uwagę, na razie, cześć.